Siema ziomki i ziomale, witam Uksantora na kanale w poradniku jak zainstalować program uTorrent do pobierania torrentów, ale za darmo i bez reklam, całkowicie za darmo i bez reklam. I nie potrzeba do tego żadnych adbloków, ubloków, ani blokowania reklam, tylko po prostu już tłumaczę. Tylko najpierw pokażę jak zainstalować uTorrenta. Wpisujemy uTorrent w Google. Oczywiście wyświetla nam się pierwsza strona, robimy pobierz uTorrent, pobieramy tego torrenta właśnie, który ma niby reklamy, robimy pobierz uTorrent, pobieramy torrenta, oczywiście na pulpit sobie pobiorę, poczekam aż mi się pobierze, oczywiście już mam pobrane, mogę wyłączyć przeglądarkę, nie wiem, ona mi się chyba jeszcze otworzy później. Zazwyczaj przy otwieraniu takich darmowych programów się otwiera. Instaluję sobie uTorrenta. Tylko, że już tutaj wybierałem język. Jeszcze trzeba na początku wybrać język do pobrania. Ja już język sobie wybrałem, pobrało mi. I instalujemy oczywiście uTorrenta. Tutaj nie ma żadnych kruczków, tu są tylko licencje. Robimy, żeby się utworzył skrót, to oczywiście, no tutaj powinno być zaznaczone, to niekoniecznie, to jest, czy ma startować z Windowsem, ja sobie to wyłączam, włączam sobie tylko na czas, jak coś dłużej pobieram, to oczywiście odznaczam, bo tu jest jakiś bundle, który by mi się wyświetlał, nie chcę tego, finish. I mam program uTorrent, tylko na razie mam go, o proszę, z reklamami, tak? Z bundlami, z różnymi. Ja sobie powiększę uTorrenta. Reklam się pełno wyświetla. Wchodzimy w takim razie w ustawienia. Zaawansowane. I tutaj wystarczy wpisać offers, tak? I wszystko, co jest zaznaczone na jakieś pozytywne, to znaczy jak jest na zero, to jest dobrze. Jak jest offers zaznaczone, tu akurat nie ma nic, jak jest zaznaczone na true na przykład, to zaznaczymy na nie, tak, nie zeruj. Tu jest offers, jakieś oferta, którą zaznaczamy na nie, bo to jest true, false. True to jest tak, nie to jest false. Tu jest, tu chyba nic nie trzeba, bo jest wartość nieustawiona. Tu jest jakiś bundle, robimy zeruj, nie będzie nic. Tu jest kolejna oferta, zaznaczamy nie. Tu jest kolejna oferta, zaznaczamy nie. I mamy wszystkie oferty, wszystkie reklamy powyłączane w uTorrencie. Robimy OK, już nic nie powinno być, te bundle po ponownym uruchomieniu uTorrenta też nie powinno być. A jeszcze sobie oczywiście zaznaczę, żeby na pasku zadań uTorrent był widoczny. Tak więc włączę sobie tutaj uTorrent. Co tutaj jeszcze? Logitech Updater też niech będzie. Ostatnio instalowałem coś z Logitecha. Kamerkę, tak. No i w tej chwili mogę wyłączyć uTorrenta. Sobie zaznaczę, żeby nie pytał. Tak. Jeszcze raz uruchomię uTorrenta. No nie, bundles jest. Ale nie trzeba w to wchodzić, żeby używać. uTorrenta nie ma żadnych reklam. Jest czyściutki, elegancki. Tak jakbyśmy chcieli. Darmowy uTorrent bez żadnych reklam. No i proszę bardzo, wcale nie trzeba kupować, można mieć za free, w zupełności. I tak, jeśli się podobało, to oczywiście zasubskrybuj kanał, może pokażę Ci jeszcze inne ciekawe rzeczy. A jak się, oczywiście zasubskrybuj, zapraszam oczywiście na stronkę na Facebooku, zapraszam do polubienia, do dołączenia do grupy na Facebooku, oczywiście też link jest. I trzymajcie się, pozdrawiam, pa, pa. Tu, 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 tu.